grupie Azoty Chemik Police trwają przygotowania do nowego sezonu 2021-2022. Obecnie w treningach uczestniczy 8 zawodniczek. Pozostałe 4 siatkarki znalazły się w składzie reprezentacji Polski i biorą udział w Mistrzostwach Europy. Jesteśmy zadowoleni. Nasze dziewczyny tam błyszczą i się bardzo z tego cieszymy. Marta Pol wskoczyła tam w zasadzie do składu w ostatniej chwili, a już widzieliśmy ją na boisku. Także w takich kluczowych momentach nawet się pojawia, czy na zagrywce, czy nawet na dłuższe momenty pod siatką. Martyna Łukasik, która jest w tej chwili szóstkowa zawodniczka i trzyma tam przyjęcie, z czego się bardzo cieszymy. Także jest to jedna z czołowych zawodniczek naszej kadry. No i mamy tam naszą młodziutką Czerniańską, która, z którą wiążemy ogromne nadzieje, bo to jest ogromny talent polskiej siatkówki i nasza taka inwestycja w przyszłość. I bardzo liczymy na tą dziewczynę. Zresztą próbkę swoich umiejętności pokazała w meczu z Hiszpanią. Także możemy być na pewno bardzo zadowoleni. O Marysi Stencel, o naszej libero reprezentacyjnej, nie muszę dużo mówić. To jest zawodniczka, która w kadrze narodowej funkcjonuje od kilku lat i jest taką podporą i ostoją tej kadry. Pomimo okrojonego składu, treningi siatkarek odbywają się 2 razy dziennie. Nowymi zawodniczkami grupy Azoty Chemik Police są Maria Stenzel, Bojana Milenkowicz, Martyna Czerniańska, Marta Pol, Najande Almeida-Rios oraz Aleksandra Lipska. Zmieniło się praktycznie połowa składu. Są to normalne zmiany we wszystkich tak naprawdę klubach. Dziewczyny wybierają czy inne kluby, czy inne opcje grania. Na ich miejsce są sprowadzane nowe zawodniczki. Cały czas ten skład jest budowany, żeby zdobyć mistrzostwo i Puchar Polski. To jest normalne w Chemiku. Przy naszym sponsorze, grupie Azoty, celujemy w najwyższe cele, najwyższe trofea, no bo to jest normalne u nas. Mamy już 9 mistrzostw Polski i chcemy więcej. Skład nam się zmienił, aczkolwiek na razie jesteśmy w takim, można powiedzieć, starym składzie, bo faktycznie tych nowych dziewczyn jeszcze nie ma za dużo. Jeszcze mamy je porozjeżdżane po kadrach na igrzyskach. Zawsze jakby myślę, że początek jest najtrudniejszy, żeby się poznać, dotrzeć, żeby pozwolić się tym nowym dziewczynom zaaklimatyzować. Ale myślę, że tutaj każda z nas wielokrotnie bywała właśnie tą nową w drużynie, także same wiemy, jak to jest dołączać do zespołu, więc myślę, że każdy tutaj sobie pomoże nawzajem i jakby ta drużyna będzie na pierwszym miejscu. Trenujemy tutaj i na siłowni, i na hali 5-6 razy w tygodniu, 2 razy dziennie. Wcześniej też był basen i w tamtym tygodniu było ostatnie takie zajęcie na basenie, tutaj też w Policach w hotelu, także mamy wszystko zapewnione, co jest potrzebne do dobrego przygotowania, i ciężko pracujemy. Zawodniczki Chemika Police przygotowują się do pierwszych sparingów. Wsparciem podczas treningów prowadzonych w okrojonym składzie jest doświadczony sztab trenerski. Powiedziałbym, że my już trenujemy pełną parą, bo praktycznie na początku tego tygodnia zaczęliśmy już również zadania taktyczne. Już niebawem czekają nasze pierwsze sparingi, więc musimy być do tego też przygotowani. Borykamy się ze swoimi problemami. Dałem całe szczęście, że część sztabu, ludzi, którzy są w sztabie, wcześniej grała w piłkę siatkową, więc pomagają, stoją na boisku jak zawodnicy, zawodniczki. No i dzięki nim ta płynność tych ćwiczeń, tego treningu jest dużo bardziej wydajna. No i naszym głównym zadaniem to jest zbudowanie cech motorycznych zawodniczych, które pozwolą im przetrwać sezon i być w pełni motorycznie przygotowanym do ciężkich zadań, które nas czekają w przyszłości. Także wytrzymałość, dużo siły. Oczywiście te żadne przygotowania nie mogą się obyć bez piłki siatkowej, więc takich zadań, które z tygodnia na tydzień są coraz bardziej skomplikowane i coraz bliżej wyglądają taka prawdziwa siatkówka. 7 wcześniej sezonów zdobyliśmy Mistrzostwa Polski i możemy walczyć o te najwyższe cele. To też jest ważne, że możemy rywalizować i pokazywać naszego partnera też poza granicami Polski. Bo sama Turcja, Rosja, Włochy,
Francja, Niemcy, wszyscy to podkreślają, że jeżeli jest chemik Police w grupie, jak pokazała tamta Liga Mistrzów, to jest drużyna z najwyższej półki. No i to tak naprawdę dzięki naszemu no nie partnerowi, sponsorowi, ale właścicielowi cały czas. To też trzeba podkreślić, że to jest właściciel klubu naszego. Czujemy się spokojni, stabilni. Zawodniczki wiedzą, że jak przychodzą do naszego klubu, będą miały wszystko zapewnione na najwyższym poziomie i dlatego wybierają, czy gdzieś tam niektóre mówią ostatnimi czasy, że to było ich marzenie, żeby przyjść do Chemika i grać dla nas. Na przedłużenie kontraktu na kolejny sezon zdecydowały się Martyna Łukasik, Agnieszka Konkolewska, Katarzyna Połeć, Aleksandra Żurawska, Marlena Kowalewska, Iga Wasilewska oraz Jowana Brakocewicz-Canzian. Dla mnie osobiście jest to drugi sezon tutaj w Policach, także że ja już znam i halę, i siłownię, i szatnię, więc myślę, że jest to troszkę łatwiejsze, a faktycznie te nowe dziewczyny, które są, myślę, że dobrze się tutaj zaklimatyzowały i, no i staramy się też im pomóc tutaj dobrze wejść w ten sezon, poznać klub i miasto. Mamy wysokie cele na ten sezon, z końcem września zaczynamy. Na początku czekamy oczywiście na resztę zespołu i jakby jak najszybciej chcemy się doszlifować. Zobaczymy, czy no na początku wiadomo, że gdzieś tam z formą będziemy celować dalej. Po drodze jest Super Puchar. Czekamy dalej na informacje, w jakiej formie będzie Liga Mistrzów rozgrywana, czy takiej tradycyjnej, czy gdzieś tam może turniejowej, jak w zeszłym roku. Także sezon pewnie ruszy z kopyta. I tak jak wspomniałam, cele są najwyższe. Chemik Police to jest najlepsza drużyna od wielu, wielu lat w Polsce. No i dziewczyny wiedzą, do jakiego klubu przychodzą, czy te nowe, czy te, które już były tu i wiedzą, o co grają. No gramy o najwyższe cele. Nie chcemy mówić, że będziemy mieli złoty medal, ale walczymy o najwyższe cele, o złoty medal, Puchar Polski, Super Puchar po drodze. No i Liga Mistrzów w tym sezonie, tak jak pokazaliśmy w tamtym, byliśmy jedną z niewielu drużyn Europy poza Turcją i Włochami, która wyszła z grupy i awansowała do ćwierćfinału. Także to są nasze takie cele, o których wszyscy wiedzą, i kibice, i partnerzy, i sponsorzy, i władze klubu. Siatkarki grupy Azoty Chemik Police liczą, że w nowym sezonie mecze odbywać się będą przy udziale kibiców i przy głośnym dopingu z trybun. Kibice, tak jak się mówi, że są siódmym zawodnikiem, to naprawdę, to nie są tylko słowa, ale to jest naprawdę ogromna pomoc z ich strony, ogromna pomoc, która idzie z trybun. Także brakowało tego bardzo. No i nie możemy się doczekać aż w końcu w tym nowym sezonie. Mamy nadzieję, że w końcu kibice będą mogli wejść na halę. Szczerze to nie wyobrażam sobie, żeby powtórzyła się sytuacja z poprzedniego sezonu. Ta cisza, słyszenie własnych myśli była naprawdę momentami nie do zniesienia. Czasami jak oglądam finałowy mecz o Puchar Polski dwa lata temu, jak kibice byli obecni w 100% i te niesamowite emocje, nawet oglądając ten filmik i sobie przypominając, to w ogóle jest bez porównania. Dlatego ja bardzo mam nadzieję, że chociaż w jakiejś części, jak nie w 100%, kibice będą mogli nam pomagać w meczach i kibicować. Pierwszy mecz gramy na wyjeździe 25 września, czyli tydzień później będziemy grać pierwszy mecz u siebie. Do tego czasu będziemy obserwować wszystko to, co się dzieje w Polsce. No i zachęcamy też kibiców, żeby śledzili tak naprawdę strony ministerialne, no bo też nie wiemy, co się będzie działo, jak będzie się działo. Także mamy nadzieję, że kibice będą mogli normalnie wchodzić na mecze. Nie będziemy sprzedawać w tym sezonie karnetów ze względu na to, że jeszcze nie wiemy, co się będzie działo, ale na pewno jak będzie można wpuszczać kibiców, to będziemy to robić w maksymalnej ilości, tak jak będzie można to robić, i bilety będą oczywiście dostępne internetowo i stacjonarnie, także zachęcamy do tego, żeby obserwować cały czas naszą stronę internetową, to co się na bieżąco będzie działo, my będziemy informować kibiców.